34 ulica, proszę Państwa, jest kontynuacją, reaktywacją 33 ulicy, która miała fokus dziwność. Eksploatowaliśmy pojęcie dziwności na różne strony, różne kierunki, pokazywaliśmy dziwne zespoły, dziwne klimaty, dziwną muzykę, dziwne sytuacje. Pandemia też jest wielką, dziwną sytuacją, dlatego postanowiłem kontynuować ten wątek z tamtego roku i go ostatecznie zamknąć. Cóż to jest za dziwność? No, dziwne to jest kategoria, to jest coś, czego nie widzimy. Dawniej dziwne była kobieta bez głowy, potrafiła mówić. Dawniej dziwne był piorun, ale już teraz rozumiemy. W związku z powyższym, ta magia dziwności różnie działa teraz i inaczej niż dawniej. Przedstawienia odbędą się w największej, najpiękniejszej dekoracji na świecie. To jest rynek główny, największy rynek w Europie, rynek główny Kraków, ale po obydwu stronach sukiennic. Mamy też kilkanaście przedstawień na rynku małym. Wyjeżdżamy do Tarnowa, proszę Państwa, i pięknie istniejemy w rynku podgórskim. Tegoroczna 34. edycja podzielona jest na dwie odsłony. Pierwsza odsłona jest między 9 a 11 lipcem, a druga odbędzie się w dni piękne, dni wrześniowe, 4 i 5 września. Cóż my mamy? No, przede wszystkim wspaniałą reprezentację polskich zespołów. Teatr Pineska, Teatr Szczęście, Teatr KTO, Teatr Biuro Podróży, najnowsza, piękna premiera tutaj na rynku głównym. Z zagranicznych genialny pokaz hiszpański Johna Catali, który, proszę Państwa, wychodzi na 4-metrowy kij, tyczkę, podtrzymywany, urwiązany tylko przez przypadkowych widzów. I u góry, będąc na tej 4-metrowej tyczce, wykonuje akrobację i całe przepiękne przedstawienie. Spektakl Di Renzo, grupy włoskiej, spektakle niemieckich akrobatów i aktorów. Także, proszę Państwa, planujemy w tej edycji pierwszej odsłonie, ponad 50 przedstawień. Będzie zespół Buńczuk, tatarski zespół folkowo-korzenny, który wystąpi na rynku podgórskim. 24 wykonawców. Będzie Teatr Migro, piękne klimaty romskie. To wszystko zobaczymy w 3 dni, proszę Państwa, od godziny 16 do 22, a więc gorąco, serdecznie zapraszam.